jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich. Powstało ich naprawdę w ostatnich latach kilka tysięcy dodatkowych w całym kraju. Reaktywowały się te, które dotychczas funkcjonowały i mają ogromną presję na nas, wywierają, żeby organizować jak najwięcej wydarzeń dla nich. I rzeczywiście robiliśmy ten etap powiatowy. Tutaj między innymi w Strzałkowie, w gminie Radomsko się taki odbywał. A nie tylko, bo w Opocznie, w gminie Rawa Mazowiecka i w wielu innych miejscach. A teraz robimy tutaj w szkole w Dobryszycach finał wojewódzki, bo warto, bo to jest coś ciekawego. Województwo łódzkie też jest na tyle zróżnicowane, że te potrawy w zależności od powiatu, one też się bardzo różnią i warto je pokazywać, warto je promować. Po raz kolejny spotkamy się z kołami gospodyń wiejskich, tym razem na konkursie Bitwa Regionów. To jest ważny konkurs, bo on jeszcze bardziej dowartościowuje nasze panie i panowie, i panów, panie i panów z kół gospodyń wiejskich. To jest bardzo ważne, odkąd wzięliśmy odpowiedzialność za Polskę jako Prawo i Sprawiedliwość, od samego początku wspieramy koła gospodyń wiejskich. Ustawa w 2018 roku, która dała taką podmiotowość kołom gospodyń wiejskich, która dała finansowanie kołom gospodyń wiejskich, bo to jest bardzo ważne, że koła gospodyń wiejskich, każde koło gospodyń wiejskich w Polsce może otrzymać dofinansowanie, wystarczy tylko jak każdy rolnik zarejestrować się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i mieć te parę złotych na funkcjonowanie. To jest bardzo ważne. Ale tak naprawdę to nie chodzi nam tylko i wyłącznie o folklor, który panie z kół gospodyń wiejskich bardzo mocno kultywują, ale chodzi nam o te wartości, które ten folklor niesie za sobą, bo ten właśnie folklor, te koła gospodyń wiejskich bardzo mocno wspierają te właśnie wartości. Te wartości, na których jest zbudowana Polska. Mówimy o wartościach i tych chrześcijańskich, ale i patriotycznych. I tych wartościach, które są ponad czasowymi wartościami. I to jest najważniejsza rzecz. To musimy, bo jeżeli chcemy patrzeć w przyszłość, a każdy chce patrzeć w przyszłość, to musimy pamiętać o naszej przeszłości i musimy pamiętać o naszych korzeniach. Musimy pamiętać o naszej tradycji, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, skąd jesteśmy i dokąd idziemy. Dlatego będziemy wspierać koła gospodyń wiejskich. Są zapowiedziane już kolejne zwiększenia środków dla kół gospodyń wiejskich, bo wiemy, że to jest nasza tożsamość. Szanowni Państwo, ten drugi etap bitwy regionów kół gospodyń wiejskich ma naprawdę olbrzymie znaczenie. To jest fundament kultury polskiej, to jest fundament polskiej cywilizacji, to jest fundament polskiej obyczajowości. Dobrze, że to się dzieje, dobrze, że koła gospodyń wiejskich tak piękne realizują zadania, ale dobrze też, żeby one były obecne nie tylko na wsi, żeby one były obecne w miastach, żeby one były obecne w całej Polsce, bo niosą naszą polską kulturę, naszą polską cywilizację. Uczą nas, jak żyć, nie tylko jak jeść, nie tylko jak się ubierać, ale jak żyć, jak funkcjonować, jak budować silną, niepodległą Polskę. Trzeba mieć świadomość, że tutaj nie chodzi o folklor, tutaj nie chodzi o wyłącznie zadania, które się dzieją i obyczaje, które się dzieją w danej społeczności. Tu chodzi o to, że cała Polska z tego powinna korzystać, cała Polska się powinna tego uczyć, cała Polska powinna być kształtowana właśnie przez tę kulturę, tę cywilizację, którą zachowała z poprzedniego tysiąclecia polska wieś. I polska wieś dzisiaj przekazuje te wartości, ten system życia, ten sposób ubierania się i ten sposób jedzenia, a warto tak jeść, jak wieś nam to jedzenie daje. Gdybyśmy wszyscy mogli takie jedzenie mieć, byśmy byli naprawdę nieporównanie silniejsi, nieporównanie zdrowsi, nieporównanie bardziej zadowoleni. Otóż polska wieś właśnie to wszystko nam przekazuje, a koła gospodyń wiejskich są fundamentem tego przekazu.